dojechaliśmy do Misia. No tak jak mówili, że parking jest bezpłatny za mostem, niestety, znaczy nie za mostem, za tunelem. Ale no jest zajęty cały. Jechaliśmy na parking płatny. Powiedziałem, że będziemy około, 4-5 godzin. No to 20 kuna. No też nie myślę, że nie jest źle. 20 kuna i 12 zł za parking. I idziemy teraz pierwszy sobie tam przejść. Może jeszcze tam się stateczkę popłynąć dzisiaj, zobaczymy. A tak to wygląda tutaj. A tu od góry mamy skałki jakie. Gdzieś tutaj można się wspinać nawet. O, patrzcie jak tu wysoko. Ja pierdykam. Dobra, idziemy zobaczyć. O, tu się wspina właśnie jedna osoba, tak jak mówiłem. Że jest wspinaczka, że można się wspinać. Tak to wygląda. Trzymamy od kupienia magnesu. Po 10 kun tutaj mają. Mają omisia ładne. O, ładne omisia. Tu mamy kreację. O, tu jest ładny omiś. No to weź tego. Abyście ceny chcieli wiedzieć, to za zjazd tą Tyrolką 53 euro. Spływ na pontonie, tak zwany rafting, 31 euro. Kajaki 47 euro i split walking torque, jakieś wycieczka pierwsza 25 euro. Tak to wychodzi cenowo. Tu są fajne takie uliczki, to w Chorwacji. W większości miasta są takie uliczki. Przejdziemy się kawałek, nie wiem gdzie idziemy. Idziemy tędy po prostu. Taki ładny jachcik jest. Wszystkie wycieczki już wypłynęły od rana. Chyba, że później będzie jeszcze, musimy dokładnie doczytać, zobaczyć następne odpłynięcie. Czy się załapiemy dzisiaj, czy nie. Jak pusto na plaży. Jeszcze nie ma nikogo. A mamy godzinę 9. Co tu mamy? Jakiś pomnik. Plaże. A tam jest dalej plaża, tutaj. Tu jest boisko do wody. Plaż tam dalej, więc. Trybuny. Plaża duża. Z natryskiem, parasole, leżaki. Też jest zgrabiana. Ładnie zrobili. Ciekawe jak, ile ludzi jest później. Idziemy usiąść na gitarze. Ja muszę pomyśleć co dalej. Siądniemy na gitarze. Gitara. Czy to może wiolonczela? Kupiliśmy sobie wycieczkę łodzią wzdłuż rzeki. Rzeka Katrina chyba z tego co się orientuję. 80 kun na dorosło i 40 za dziecko. Dwie godziny głównie trasy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. O, ruszamy tam wzdłuż rzeki. Tam są kaniony. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Taką łódkami. Także rejs nie jest drogi. O, po pontonem muszę było wziąć ponton swój i pontonem płynąć. I ruszyliśmy.
kajak popływać po tejże za kajakiem. Tylko że no jeden minus to się płynie się pierw z prądem, później trzeba wracać pod prąd. Nikt nas nie odbierze. Że teraz już wracają, płyną sobie z prądem, to fajnie, lekko, bez wysiłku. Zobaczcie, jak tam jest wysoko. Ciekawe, czy na sam szczyt można wjechać albo wejść jakoś. Ludzie się wspinają, także może i można. A my płyniemy w takim kanionie. Drugich wyprzedzamy. My ekspresowo płyniemy. Tutaj z tego punktu, nie wiem czy to kamera będzie widać, jest lina i zjeżdżają na Tyrolce, nad rzeką. 160 metrów jest nad rzeką. Trasa, cała trasa ma, z tego co pamiętam, czytałem w tym informacji, że chyba, nie wiem, 2 km, ale co mi się zdaje, że to nie jest chyba 2 km dystans. To jest niemożliwością, bo tutaj nie ma 2 km. Musiałbym to zweryfikować jeszcze. A, bo chyba to jest... Tu jedziesz, aha. To jest kilka może zjazdów, nie tylko jeden zjazd, tylko masz kilka zjazdów może i dlatego cała łączna trasa ma 2 km. Tak może być. Ale to może później zweryfikuję to. O, teraz widać jak jedzie. Tutaj, zobaczcie, nie wiem czy będzie widać go. Staram się wam to później... Powiększę wam. Hamuje. O, tak to wygląda. Może jeszcze będzie widać, może jeszcze jeden będzie zjeżdżał, wam pokażę. Zjeżdża jeszcze jedna osoba. Ja dziękuję. To nie dla mnie takie atrakcje, chyba nie za wysoko. O, i tu zjeżdża tu. Tu jest kilka takich zjazdów jest, nie? Łączny to może być, łączny zjazd jest dystans jest 2 km, bo pierwszy jedzie jedna lina tu, tu przepięcie na drugą linę i później przepięcie na trzecią linę. O, teraz długo widać. Widzicie? Jest centralnie nad nami. A tam widać następne liny, które przychodzą. I są przepinani. O, tam gdzieś właśnie jedzie, no i do jednej bazy, tam będzie przepięty i do drugiej. Teraz wchodzimy w taki większy gąszcz. Tak jak może zwierzynę będzie można zobaczyć, zobaczymy. Wątpię, że duży ruch statków także. Ale fajnie, takie właśnie, takie miejsca. Zobaczcie, to woda czysta. Nie wiem, czy będzie widać. Też jest niski poziom wody. Bardzo niski. Tak się to na mnie zdaje. Ciężko kajakiem zrobili sobie cała rodzina. Proszę bardzo. Można też spędzać czas. Chyba dopłynęliśmy do miejsca docelowego. Tu jakiś płotki pewnie. 40 minut stoi mogę do domu. Nie wiem, chyba jest rezerwacja zrobiona tu jest chyba. Chyba nie zna nas. Rezerwacja. Tam możemy jeździć.
park jest. Nie wiem, czy oni tutaj jedli. Co z kreką? A chyba rybki bywają. Nie dokarmiać. Ładne, ładne. Idziemy dalej, proszę. Jakiś placek zabaw dla dzieci. Zobaczymy, co tu mamy dalej. O, tu jest mini golf. Można w golfa pograć. Grałeś w mini golfa? Jaka mi na woda ze śniosku? Fajne drzewo w moro. Zarąbiście to wygląda. Komando Foki. Wygląda trochę jak klon. Ale nie wiem, czy to jest klon. Widziałeś? Idziemy w nieznane. Szukamy niedźwiedzia. O, to jest pajęczyna wisi. No to jest tak widzę. Jakieś... Może będą jakieś wodospady tu widoczne. Taką ścieżkę sobie wybraliśmy. Nie wiem, gdzie prowadzi. O, to są ludzie. A, tu, są, tu jest rzeka. Tu są plaże jakieś. Dojścia do rzeki. Wsiądź. Tak, macie, to po prostu są dojścia do rzeki. To jest twierdza jeszcze. Moglibyśmy wejść na nią, ale no jakoś chyba reszta z grupy nie ma takiego entuzjazmu, żeby wchodzić w temperaturze 30 parę stopni. Skończyliśmy wycieczkę opłynięcia rzeką. W sumie no ciekawe. Można było coś tam ciekawego zobaczyć. Żółwia na przykład. Tu jest fajny hotel. Hotel Villa Owor. Dwor. Na skalę. Centralnie zrobiony na skalę, wymurowany u góry. Bardzo fajny efekt. Jak lubicie temperatury, to zobaczcie ile ma jest na zewnątrz. 41 stopni o godzinie 13 praktycznie. Jest tak bardzo gorąco. Znaczy 41 to jest od drogi pewnie, no bo to wiadomo, nie jest tyle, ale dzisiaj jest naprawdę ukrop. Naprawdę jest dzisiaj ukrop. Także z Omisia wyjechaliśmy, jedziemy teraz do Brodaryki. Jedziemy, zwiedzimy Brodarykę, czy zwiedzimy? No byliśmy kiedyś, ale jedziemy do znajomych. Także z Podaki wyjechaliśmy sobie już. No i teraz dwa dni spędzimy jeszcze w Brodaryce, no i wracamy do Polski. Jak to będzie wyglądało. Tempera nieustannie wzrasta. Uuu, tu awarię mamy. Awaria jest, dlatego taki korek był. Stuku puku było chyba. 45 stopni, zobaczcie. Taką na temperaturę. Pięknie. Jaki fajny, zabytkowy traktorek. Diesel. Taki mostek. Ja cię sunę. Są jachty naprawdę kozackie. Skąd ludzie mają pieniądze na to? Naprawdę. To jest miejscowość koło Rogozicy. Rogozica. Idziemy oglądać Smocze Oko, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie jeszcze jak to się nazywa, ale zobaczymy. A na razie podziwiam te jachty. Mega. Jest tak zwane Smocze Oko. U nas w Polsce jest Morskie Oko. Tu jest Smocze Oko. O, i tam skaczą. Pływają, skaczą. Ciekawe, czy jest słona woda.